Aleksandra Gronek-Piotrowska, to jest kolejny odcinek programu Kasa Biletowa. Zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych w naszym regionie. Zaczynamy! A zaczynamy dynamicznie, bo przed Wami wydarzenie, które łamie stereotypy i łączy pokolenia. Przed Wami DJ Wika, Pan Fok i być może ktoś z Was. Ciemność widzę. 6 sierpnia, pomimo ciemności, w Chęcinach będziecie mogli zobaczyć m.in. klasztor ojców franciszkanów, synagogę czy zamek. Ale to wydarzenie jest dla osób odważnych, bo jakby to metaforycznie powiedzieć, albo raczej zaśpiewać, kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać, bo to filmy dla tych, co się lubią bać. Obiecujący duet fortepianowy młodego pokolenia, dwie piękne panie, podbijają Europę, zadziwiają talentem, zgraniem i brawurą wykonawczą. 5 sierpnia, godzina 19, Filharmonia Świętokrzyska. Teraz coś dla tych, którzy od zawsze marzyli o tym, żeby stworzyć swój własny film. Pierwszy krok w tym kierunku będziecie mogli zrobić już 8 sierpnia, przekraczając próg Domu Kultury we Włoszczowie. Rodzina to jest siła. Artur Frączek wraz z synami udowodnią, że to nieprawda, że z rodziną wygląda się dobrze tylko na zdjęciach. Razem, tworząc F-Band, zagrają rodzinny rock. Nie oszczędzajcie na oklaskach, wszak wszystko zostanie w rodzinie. Dzieci, zbieraj te zabawki! Już, już! Ala, bierz kubełko! Jakie kubełko ma? No to od Wingla! Szybko leć! I korytko świniowe bierz! Szybko, dzieci! Gdzie ojciec? A, pijany śpi. To dobrze, dobrze. Ty stary, budź się, budź się! Bierz siekiera! Przywieźli węgiel! Węgiel! Węgiel je we wiosce! To by się nie jeden pasjonat rysunku węglem ucieszył. Węgiel drzewny. To on jest jednym z najstarszych środków rysunkowych, którym w swojej twórczości posługuje się kielczanin, dziennikarz z wykształcenia Mateusz Kaczmarczyk. Jego pracę będziemy mogli oglądać 5 sierpnia o godzinie 18 w BWA. Król Leszy, Kikimora, Rusałka, Strzyga. Ciekawa jestem, czy znacie naszą małą ojczyznę od jej najbardziej fascynującej i tajemniczej strony. Jeśli nie, to Świętokrzyski Konwent Fantastyki nakarmi Was tą wiedzą. Podczas tej imprezy będziecie słuchać z otwartymi ustami i patrzeć wytrzeszczonymi oczami. Makumba, makumba, makumba ska. Kilkanaście płyt, jeszcze więcej przebojów. 6 sierpnia Antoni będzie wzywał do broni nawet dinozaury. Do Bałtowa przyjedzie zespół Big Cyc z Czarnym Słońcem Narodu. A w niedzielnych tarasach sztuki oczami wyobraźni będziecie mogli się przenieść do Hiszpanii. Będzie taniec, będzie śpiew i będzie gorąco bez względu na pogodę. Na scenie m.in. Nadia Mazur, tancerka flamenco. Teraz zobaczmy, co czeka nas w kinach. Nie ma mowy, to komedia romantyczna. Po śmierci męża, słynnego muzyka folkowego, Hanna próbuje napisać jego biografię. Wszystko się zmienia, gdy do pomocy zatrudnia nowojorskiego pisarza.
Złe mamuśki. Film przedstawia perypetię Emi, która prowadzi idealne na pozór życie. Ma wspaniałe małżeństwo, ambitne dzieci, piękny dom i karierę. Jest jednak wyjątkowo przepracowana i tak bardzo wyczerpana, że zaraz może się załamać. Postanawia połączyć siły z dwiema zestresowanymi matkami, by wyzwolić się z konwencjonalnych obowiązków. Kobiety chcą poszaleć i poczuć trochę wolności. Poza tym w multikinie Noc Jokerów, czyli przegląd najlepszych filmów z najbardziej znanym, nieobliczalnym i szalonym superzłoczyńcą wszechczasów. W repertuarze Mroczny Rycerz, Legion Samobójców i Batman. A w kinie Helios w ramach cyklu Kultura Dostępna, Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy. Fabian wraca z emigracji do Polski i zakłada swingowy big band. Zakochuje się w Modeście, która wkrótce tajemniczo znika. W dzisiejszym odcinku Kasy Biletowej to już wszystko. Jeżeli w najbliższym tygodniu będziecie chcieli wybrać się do kina, to piszcie do nas na Facebooku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.